Siemano, dzisiaj mamy maturę z angielskiego. Wczoraj był polski, ale to był wyczerpujący dzień, więc wczoraj nic nie nagrywałam, a za 20 minut muszę wychodzić na angielski, więc muszę się w coś ubrać, bo jestem w piżamie. Okej. Dzisiaj zakładam taką koszulę i takie spodnie garniturowe. Myślałam nad szarymi, ale chyba pójdę w tych czarnych, co miałam wczoraj. Także się ubieram. Dobra, w tym czasie to się ubieram, opowiem wam o polskim. Mam takie mieszane uczucia, bo może zdam, może nie. Wszystko zależy od rozprawki. Uważam, że wzięłam dobre lektury. Wybrałam temat człowiek i stąd ta pełna sprzeczności. I wszystko zależy od rozprawki, więc ja nie mówię, czy ja zdam polski, czy nie. No z angielskiego myślę, że będzie łatwo. A polski... tak średnio. Wczoraj polski tak mnie wyczerpał, że ja nie wiedziałam, jak się nazywam po tym egzaminie ogólnie. Bo ja nawet nie wiem, co ja tam 4 godziny robiłam, bo te 4 godziny zleciały jak... nie wiem. Nie wiem jak co, ale nie jak 4 godziny. Muszę odpocząć po tym egzaminie. Tak jest na razie, bo trzeba tu... kupię sobie Nargola. Żebym nie zaspała. W sensie, żebym była żywa na egzaminie, okej? Okay? Taką koszulę mam, takie spodnie i buty. Takie buty. A dzisiaj w ogóle jest bez stresu, bo angielski. Sorry, muszę ubrać kolczyki, a nie mam czasu. W poniedziałek jest matma, muszę porobić zadania, bo może być średnio. Bo już nie pamiętam, jak się tam robi duże rzeczy, więc cały weekend planuję robić zadanka naturalne. Trzymajcie kciuki, żebym zdała wtedy. I później jeszcze zdaję z rozszerzonego angielskiego. Potem ustny polski mam. I ustny angielski to też już łatwo. No przez to, że mam rozszerzony angielski, to tam angielski to... za angielskim będzie dobrze. Okej. Okay. Kolczyki są. Zakładam buciki. Czy one są wygodne? Tak 2 na 10, ale pani powiedziała, że z czasem będą wygodniejsze, więc ja jej ufam. Wiecie co, nawet na polskim się aż tak nie stresowałam, ale czas o tak mi zleciał i ja nawet nie pamiętam, co ja tam robiłam tyle czasu. Nie pamiętam żadnej odpowiedzi na żadne jakby pytanie, więc nawet nie mam co sprawdzać odpowiedzi i nie będę sprawdzać odpowiedzi, bo się boję, że się załamię. A i tak wszystko zależy od rozprawki, w sensie jak źle napisałam rozprawkę, to jo. A już nawet nie pamiętam, co tam dokładnie pisałam, więc... co będzie, to będzie. Już nie ma co się przejmować. Trzeba się skupić na matmie i na ustnym polskim, żeby tamto zaliczyć i będzie dobrze. No idzie, jedną poprawkę mogę mieć, ale już dwóch nie można mieć, co nie? Więc zobaczymy. Okej, okay, ja już jestem gotowa. Czekajcie. Takie buciki, jakieś skarpetki takie. Koszula taka lekko żółta, czarne spodnie. I nic. Jeszcze do tego kurtka. Dwa długopisy, dokumenty i woda. I telefon. I z tym wychodzę. A, mam w sumie jeszcze 5 minut. Ściele łóżko, myję zęby i dopiero idę. Także widzimy się później. Wróciłam po angielski. Angielski był spoko. Nie był trudny, nie wydawał się trudny. Więc angielski na pewno zdam, więc to jest jedyna rzecz pewna jak na razie. Polski nie wiadomo, matma w poniedziałek. Dzisiaj mamy piątek. Zastanawiam się, czy jechać na chatę z internatu na weekend. Jechać czy nie? Dobra, ja pomyślę i dam wam znać. Mamy nadal piątek i ja nie mam siły jechać do domu. Ja dosłownie wróciłam po maturze, przebrałam się w dresy, położyłam się na łóżku i leżę. I chce mi się strasznie spać. Te matury są męczące psychicznie. Nawet jak angielski poszedł mi dobrze, to i tak to było męczące. Mamy już sobotę, tam jest godzina 12, ja już zjadłam śniadanie, wypiłam kawę i w ogóle. I właśnie montuję sobie wczorajsze, w sensie tego vloga, co teraz oglądacie, właśnie go montuję. Klipy z wczoraj. Z wczorajszego dnia. I plan na dzisiaj jest taki, że za godzinkę jakoś wychodzę i jadę, będę się uczyć z dziewczynami z mojej klasy. W sensie z dziewczynami, z którymi chodziłam do klasy w liceum. Bo już skończyłam liceum. Zapominam o tym. Jadę do nich i będziemy się uczyć matmy. Bo w poniedziałek maturka z matmy, a jedyny sposób, żeby się przygotować na maturkę z matmy, jest po prostu robić zadania. Więc będziemy robić zadania. I mam nadzieję, że to nam pomoże i że wszystkie zdamy z matmy.
Trzymajcie kciuki, trzymajcie kciuki. Tak, taki jest plan. I plan na niedzielę będzie jest taki, że po prostu będę się uczyć sama matmy. Ale jeszcze zobaczymy, jeszcze zobaczymy. No i mam nadzieję, że ten weekend mi pomoże, jakby z tą maturą, że się nauczę na tą matmę. To nie jest polski, że na polskim na pewno nie będzie tego, co było na próbnych, więc na matmie powinny się trafić podobne zadania. I myślę, że jak powtórzę sobie i jakieś funkcje, jakieś rozwiązywanie równań, to powinno być git. I co? I widzimy się później, nie wiem kiedy. Dzisiaj, czy jutro, czy pojutrze. Zobaczymy, oglądajcie. Mamy już poniedziałek, idziemy na matmę. Szczerze, nie chciało mi się dzisiaj zakładać nic takiego eleganckiego. Już wam pokazuję. Takie spodnie, ale garniturowe. Koszulka taka, taki sweterek, nie wiem. I dzisiaj zakładam forsy. Mam nadzieję, że tak mogę iść. W sumie, czemu nie? Czemu nie? Chyba jest git. Ktoś mi mówił, że no, w każdy dzień matur ludzie się coraz gorzej ubierają. To jest chyba prawda, bo ja już nie mam koszuli i mam forsy. Ale na ustne trzeba się dobrze ubrać. Tak myślę, że to na ustnych ma duże znaczenie. Dobra, lecę na matmę. Widzimy się po i dam wam znać, jak mi poszło. Ja już jestem po matmie i ogólnie z tego, co sprawdziłam odpowiedzi, to zdałam. Większości odpowiedzi nie pamiętam, ale... No i tak zdałam. To najważniejsze. No, to najważniejsze. Nie pamiętam w ogóle odpowiedzi w zadaniach otwartych. Musiałam zasłonić to, ale i tak bez tych otwartych zdałam, także git. I jutro jest rozszerzony angielski, później polski ustny i później angielski ustny. Angielski rozszerzony i ustny łatwo, ale ustny polski. I powiem szczerze, że będzie ciężko, no ale dzisiaj trochę muszę odpocząć i wieczorem zacznę się uczyć na polski. I mam nadzieję, że wylosuję łatwe pytanko. Jak nie, to będzie słabo, będzie słabo. Także tak, widzimy się pewnie jutro, albo nie wiem, pojutrze, zobaczymy. Lecimy na rozszerzenie z angielskiego. Dzisiaj bez stresu, stresuję się tylko ustnym polskim, który jest jutro, ale mam nadzieję, że damy radę. No ten angielski rozszerzony to jest takie, po prostu trzeba napisać, a ten polski jest jak... No, także tak idę dzisiaj na angielski. I widzimy się po. Mamy już ogólnie kolejny dzień, bo angielski rozszerzony poszedł mi tak średnio, w sensie spodziewam się, że lepiej mi pójdzie. Dzisiaj mam ustny polski, więc wczoraj cały dzień uczyłam się na ten ustny polski. I dzisiaj to jest dopiero o 15:00. Jest godzina przed 10:00 i muszę tyle godzin czekać. I jestem mega zestresowana. Co mogę jeszcze powiedzieć? Liczę na szczęście, że trafię na łatwe pytanie i liczę na to, że zdam. No, ale zobaczymy. Ja naprawdę, to jest tak stresujące. Jeszcze wczoraj wieczorem zaczęłam czytać te pytania, co są jakby na końcu listy i się okazało, że nie znam w ogóle tych lektur i byłam jak upsi i zaczęłam powtarzać te lektury, bo jakbym wylosowała pytania do nich, to bym nic nie umiała. I jeszcze muszę powtórzyć kilka lektur, bo mi się mylą. Jakieś takie wojenne lektury, wszystkie są o tym samym. Oh my god. Ej, przysięgam, jestem tak zestresowana tym. No, trzymajcie kciuki, żeby mi to poszło. No. Także ja myślę, że ja sobie teraz będę powtarzać coś i widzimy się dopiero po polskim. Jutro jest jeszcze ustny angielski, ale w ogóle nie mam czasu myśleć nawet o tym. Okej, okay, zaraz wychodzę. Jeszcze wam pokażę, jaki dzisiaj outfit. Tak się prezentuje outfit. Lecimy z tym koksem. Zaraz muszę wychodzić. Dobra, jestem już po maturce ustnej i ogólnie... Zdałam. Po pierwsze zdałam. 63%. Jest dobrze, jest dobrze. Walka była po prostu o to, żeby zdać. Wylosowałam temat. Jaki ja wylosowałam temat? Coś z tanga, mrożka. Temat był problem upadku wartości. Odwoływałam się jeszcze do jakichś opowiadań
Borowskiego, coś takiego. I jeszcze miałam obraz i tam musiałam coś tam o samotności powiedzieć, a na tym obrazie był pusty pokój, w którym były walizki i tam się odwoływałam jeszcze do czegoś. W każdym razie nawet nie wiem, co gadałam tam. Po prostu gadałam, 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 gadałam i byłam jak... Powiedziałam wszystko i powiedziałam dziękuję. I później te panie zaczęły, w sensie w sumie jedna pani zaczęła mi zadawać tam pytania. Ja nawet nie wiedziałam, co ja mówię, ale czułam, że zdałam. I później jak już mówiły wyniki, to już byłam jak okej, zdałam, okej. I 63% mam i panie mi tylko powiedziały, że używałam zbyt dużo kolokwializmów. No, ja językiem potocznym pewnie mówiłam, ale w stresie to wiadomo, to się nie panuje zbytnio. Jedna pani powiedziała, że widziała, jak mi się cały czas tak ręka trzęsła, a ja tego nie pamiętam. W ogóle nie pamiętam już nic. Jeszcze jutro ustny angielski i wracam do domu, przeprowadzam się już tak z powrotem do mojego miasta rodzinnego na... No na stałe. Och, ale jestem taka zmęczona. Chyba zaraz pójdę spać normalnie. Okej, mamy już ogólnie ostatni dzień matur. Została mi do powiedzenia tylko ustna z angielskiego. Mega się cieszę, że ten polski już za mną. Cały stres już poszedł, już ustny angielski to będzie... O tak. Tak myślę. Tak myślę. Dzisiaj muszę spakować resztę moich rzeczy z internatu i chyba po maturce będę iść na pociąg i już jechać do domu. Już nie będę wracać nigdy do Szczecina, w sensie już nie będę tu mieszkać, więc tam mam jakieś rzeczy do spakowania, tą torbę i muszę wszystko ogarnąć przed maturą, żeby po maturze tylko wrócić tu, zabrać wszystkie rzeczy, już zabrać torby i pójść na pociąg. Ale tak się cieszę, że ten polski zdany, Boże. Naprawdę, mega się cieszę. Dzisiaj będę się pakować, iść na maturkę, jechać do domu i w sumie tyle. Jeszcze w ogóle mój brat do mnie napisał, że jedzie do Turcji. Teraz jest w Turcji, jak to oglądacie, już jest w Turcji. Także crazy. He is crazy. Okej, już praktycznie wszystko spakowałam. Tu zostawiam jakieś rzeczy, które jeszcze potrzebuję dzisiaj. Tutaj rzeczy, w których będę jechać w pociągu. Tutaj rzeczy, z którymi idę na maturę, na ustną z angielskiego dzisiaj. Także wszystko już zrobiłam. Później jak wrócę, to jeszcze dopakuję wszystkie rzeczy. Tutaj już nic nie ma. Chyba. No i nic nie ma. Tutaj do wywalenia rzeczy. Tutaj pościel, muszę ją oddać. I to wszystko. Już praktycznie wszystko jest zrobione. Jest godzina jakoś 13, bo moja przyjaciółka Gabi właśnie weszła na maturę ustną z polskiego. Trzymam kciuki. Tak się stresuję za nią i robię wszystko, żeby nie myśleć o tym. A moim angielskim się nie stresuję, to jakoś sobie poradzę. I tak, już wszystko zrobione. Serio, nie mogę uwierzyć w to, że się dzisiaj wyprowadzam już na stałe. No, nowy etap w życiu. Ten się kończy. Mieszkałam w Szczecinie 5 lat. No, dobra. Ja się ogarniam i widzimy się po maturze ustnej z angielskiego. Okej, jestem już po maturkach ze wszystkiego. Angielski ustny zdałam na 90 chyba 7%. W każdym razie miałam 29 na 30 punktów. Uff, więc wszystko za mną. Ja teraz już wszystko dosłownie jest spokojnie zebrane. Wszystko. I za godzinę niecałą mam pociąg. Kupiłam przed chwilą bilet i zaraz sobie zamówię Bolta i pojadę. Ale w tym filmie to już chyba będzie wszystko, bo teraz będę jechać do domu i pewnie będę w domu dopiero o 23 albo po 23, także trochę to zajmie
I dzięki, że byliście ze mną przez ten cały tydzień matur. Dzięki, że oglądaliście. I jak widzicie, no trochę stresu było w tym tygodniu. Serio. To był najbardziej stresujący tydzień w moim życiu, ale udało się go przetrwać. Także dzięki, że oglądaliście i widzimy się w następnych filmach. Także subskrybujcie, żeby nic was nie ominęło i widzimy się już niedługo. Także dzięki, że byliście i do następnego. Cześć!